Witam bardzo serdecznie. Proszę zobaczyć, jak można rozwiązać takie zadanie. Dane są cztery liczby. Pierwsza minus 5,37, druga minus 5,25, trzecia minus 5,47, czwarta minus 5,5. Które z tych liczb wybranych spośród od 1 do czwartej liczby znajdują się na osi liczbowej między liczbami minus 5,5 i minus 5,1. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Więc ja tutaj zamienię ułamki zwykłe na ułamki dziesiętne albo liczby mieszane na ułamki dziesiętne. I to zacznę od liczby trzeciej. Czyli w przybliżeniu, bo prawdopodobnie to będzie ułamek nieskończony. Więc minus 5 zostaje bez zmian, przecinek, ale ile po przecinku? Otóż wystarczy 4 podzielić na 7 i zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. 4 podzielić na 7. W czwórce nie mieści się siódemka, więc 0, przecinek 0 dopisuję. 40 na 7 to jest 5, 5 razy 7, 35, odejmujemy. Mamy reszty 5, dopisuję 0 na górze, 0 na dole, 50 na 7 to jest 7, 7 razy 7, 49, odejmuję 1 reszty, dopisuję 0, ściągam 0, 10 podzielić na 7 to jest 1, 1 razy 7 to jest 7, mamy reszty 3, dalej nie liczę, czyli w przybliżeniu to będzie minus 5 i 571, tak? To jest przybliżenie, bo już dalej nie będę liczyła. Wystarczą mi trzy cyfry po przecinku. I jeszcze czwartą liczbę, czyli znowu będzie minus 5. I jeszcze 5 należy podzielić przez 12, więc ponownie 5 podzielić na 12. W piątce mamy 0 dwunastek, przecinek dopisuję 0. 50 podzielić na 12 to jest 4, 4 razy 12 to jest 48. Dwa reszty dopisuję 0, 0 na dole, 20 na 12 to jest 1, 1 razy 12 to jest 12, odejmuję, mamy 8, dopisuję 0, 0 ściągam, 80 podzielić na 12 to jest 6, 6 razy 12, 72, mamy 8 reszty, dalej nie liczę. Czyli po przecinku tam będzie 416. Ale jeszcze tutaj mam minus 5 całych i 1 trzecia. Więc 1 podzielę przez 3. Ile to wyjdzie? W jedynce nie mieści się trójka, dopisuję przecinki, 0 dopisuję, 10 na 3 to jest 3, 3 razy 3 to jest 9, dopisuję 0, 0 ściągam, 10 na 3 to jest 3, znowu odejmuję 9, ponownie dopisuję. Okazuje się, że tu cały czas będzie się powtarzała trójka, tak? Czyli minus 5 i 1 trzecia to jest to samo, co minus 5 i 3, które się powtarza, trójka się powtarza po przecinku. No i teraz będę porównywała liczbę pierwszą. Z której strony będzie? Mam liczbę minus 5,5, tak, i liczbę minus 5 i 3 w okresie, tutaj powtarza nam się. To są te dwie liczby, które mnie interesują, bo my musimy znaleźć, które z tych liczb na górze, pierwsza, druga, trzecia czy czwarta, znajduje się tu w środeczku. Od minus 5,5 do minus 5 i 3 w okresie. Która z tych liczb się znajdzie w środku? Sprawdzam liczbę pierwszą. Tutaj do minus 5,5 mogę dopisać sobie dwa zera, czyli tutaj mam minus 5 i 500, a tu mam minus 5,333, a tutaj jest minus 5,377, czyli okazuje się, że ta liczba jest w środeczku. Tutaj przy liczbach ujemnych to ta jest mniejsza odwrotnie, niż gdybyśmy mieli liczby dodatnie, tak? Czyli najmniejsza jest ta, która tutaj w tym przypadku to jest minus 5 i 500 tysięcznych, następna to jest minus 5,370 tysięcznych, kolejna liczba to jest minus 5,303 w okresie właściwie możemy powiedzieć. No i teraz, czyli znaleźliśmy już pierwszą liczbę, która znajduje się między tymi dwiema liczbami. Teraz, czyli tak, ta liczba spełnia ten warunek. Druga liczba, ponownie wypiszę te dwie liczby i sprawdzam,
czy liczba druga, czyli minus 5,25 setnych, znajduje się tutaj z lewej, w środeczku czy z prawej. Ta liczba będzie oczywiście z tej strony, bo to jest większa liczba od tych dwóch. Więc tutaj powiemy, że nie. Ta liczba nie spełnia tego warunku. Nie znajduje się między minus 5,5 a minus 5,3 w okresie. I sprawdzamy trzecią liczbę. Ponownie wypiszę sobie te dwie liczby. No i trzecia liczba to jest minus 5,571. To będzie tutaj, tak? Czyli ta liczba też nie spełnia warunku. Dalej, czwarta liczba. Tu sobie wypiszę te liczby. I ta czwarta liczba akurat się mieści, bo ona jest tak między minus 5,500 a minus 5,3 w okresie. Czyli ta liczba też spełnia warunek, więc możemy powiedzieć, że nasza odpowiedź szukana to jest odpowiedź D. Liczba pierwsza i czwarta znajduje się na osi liczbowej między minus 5,5 i minus 5,1 trzecia. Dziękuję bardzo i życzę miłego dnia.